Andrzej Niewulis. Andrzej, twój pierwszy od dawna mecz w wyjściowym składzie. Jak ci się dzisiaj grało? Grało mi się bardzo dobrze. Myślę, tak jak całemu zespołowi, to co sobie założyliśmy i zespołowi, i tak samo ja indywidualnie, to zostało zrealizowane. Dla mnie najważniejsze było oczywiście, żebyśmy wygrali to spotkanie i zachowali czyste konto. To myślę, że jako dla obrońcy i dla mnie ogólnie jest kluczowe. Też mogę powiedzieć, przyjechaliśmy, zrobiliśmy swoją robotę i wracamy do Częstochowy. Wróciła na twoje ramię opaska kapitana. Było też słychać bardzo dużo podpowiedzi na boisku do kolegów, właśnie jak na kapitana przystało. Zawsze staram się pomagać, czy mam tą opaskę, czy nie. Jesteśmy tak naprawdę tutaj w trójkę, ja Tomek i Igor tak naprawdę. I tutaj trener decyduje, kto w którym momencie tą opaskę założy. Wszyscy gdzieś tam pełnimy, myślę, tą rolę, wywiązujemy się z niej jak najlepiej. Tyle. Z perspektywy trybun to spotkanie wyglądało jak pełna dominacja Rakowa. Jak to wyglądało z perspektywy boiska? No też bym tak powiedział, że to dominacja i przede wszystkim kontrola tego spotkania, ale nie można zapominać, że gdzieś tam Sandecja próbowała na początku, gdzieś tam wychodziła, próbowała wykorzystać przestrzeń, którą gdzieś tam zostawialiśmy, ale też w jednej sytuacji gdzieś tam z dystansu Małkowski próbował, znaczy oddał kapitalny strzał i trzeba oddać Kubie Szumskiemu, że tu nam bardzo pomógł. Ale w większości spotkania, nie ma co ukrywać, kontrolowaliśmy to spotkanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, to co sobie założyliśmy, tak miało wyglądać. Taki dosyć intensywny tydzień, bo teraz przed wami powrót do Częstochowy. Jeden dzień tak naprawdę na miejscu, w czwartek już jedziecie do Trójmiasta. Jest już teraz powoli czas na to, żeby zacząć koncentrować się na drugim meczu ligowym? No, tu myślę, że każdy zawodnik chciałby, żeby tak ten cykl wyglądał, żeby po prostu jak najczęściej grać. Tak przecież wyglądał ten okres po koronawirusie, tak naprawdę cały czas trwa, ale chodzi mi o ten okres, gdzie graliśmy co kilka dni. Także jesteśmy tutaj bardzo dobrze przygotowani, nie możemy się doczekać tego spotkania w Gdańsku. To jeszcze zapytam na koniec. Dzisiaj trochę zawodników wyszło na boisko, którzy mecz z Legią oglądali albo rozpoczynali z ławki rezerwowych. Czy twoim zdaniem może mieć trener Papszun ból głowy przed meczem z Lechią w sprawie tego, kogo postawić od pierwszej minuty na arenie w Gdańsku? No po to myślę, że gramy, tak? Zawsze jest rywalizacja. Pozytywny ból głowy na pewno trener będzie miał. Oczywiście zawsze trener ma gdzieś swój szkielet i ma gdzieś tam pewnie w głowie swój skład, tak, ale właśnie po to są każdy trening, każdy mecz, po to, żeby właśnie pokazywać, na co nas stać i też tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję.